Gdy na pytanie, czy wolisz dziś pobawić się Minecraftem, czy Jurassic World, jest tak, z odpowiedzią przychodzą klocki złanma przychodzą. I dziś sobie je przetestujemy. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie zliczę razy, ale to nie zliczę gdy ten Minecraft był z czymś zmiksowany. Głównie właśnie z Jurassic Worldem, ewentualnie z jakimś Marvelem. Postacie z kwadratowym łbem, właśnie z tych światów przewijały się tu niejednokrotnie na tyle, że nie nadążę tutaj linków wam dostarczyć. I po powrocie mego kanału oczywiście mnie, że natknęło mnie, by przetestować znów którąś z tych podróbek, przetestować jakąś z nowych podróbek i tutaj trafiła mi się firma Złanma. Takie, jest to trochę sprytne, wiecie, nie brzmi to aż tak japońsko, a z drugiej strony, jak sobie szybko przeczytamy Złanma, no to chińsko jest. Zobaczymy, z czym to się je, bo nie brakuje tutaj dziwnych napisów. 8-1, czy ktoś się jeszcze na to dziś nabiera? Napisy typu, że tu się coś rusza, że Assemble, a co to, jeszcze świat Avengers w co mieszamy? Assemble. Oczywiście Made in China nie podlega wątpliwościom, ale jest też opis dinozaura i centymetry. To się mimo wszystko chwali, bo mamy wiedzę, że nie mamy tu jakichś dziwnych małych klocków. Random match of a variety of weapons, to jest ciekawe, czy nie do końca możemy na tą broń chyba liczyć? No nie. Nie, jest tutaj troszkę tych napisów, są mi pazury, dinozaura jest naprawdę groźnie, a czy jest naprawdę fajnie? To się dowiemy, jak znajdę nożyczki. Krucji, no gdzie tu są nożyczki? Dobra, mam. I teraz tak, jeśli spytacie mnie o moje nadzieje co do tych klocków, to odpowiem, są pewne, a nawet duże. Dlaczego w ogóle? Ponieważ w sumie głównie przez to logo, widzicie, nie jest to jakaś chamska kopia loga Lego, jak jakieś tam Zihao i tak dalej, czy chińskie, gdzie wiecie, po prostu wzięli czerwone tło, żółty napis i wiecie, jeszcze w ogóle czcionka Lego i tak dalej, więc no budzi we mnie to logo już jakieś nadzieje, przypomnę jakieś logo z planszówek bardziej, ale mimo wszystko, wiele tu napisów, widać jakieś włożonko pracy, chociaż oczywiście sama kopia, no chociaż no, z drugiej strony nie mamy tu napisów, że Minecraft i Jurassic World, więc może z drugiej strony, tu też przesadzam, jestem już przewrażliwiony, dlatego nie ukrywam, że pewnie nadzieję tu, łącznie biorąc pod uwagę tego loga, wiecie, pokładam. No bo tak jak mówię, no, jest już jakaś obietnica lepszości, nie mamy tutaj żadnej instrukcji, co mnie oczywiście martwi. Oczywiście, powiedzmy, taka instrukcja występuje na opakowaniu, ale znacie moje zdanie, albo w sumie możecie nie znać, bo dawno je mówiłem, a możecie być tu nowi. Moje zdanie jest takie, że wiecie, ja lubię na przykład, jakbym po kilku latach chciał sobie to odbudować, mieć tą instrukcję w ręku, bo kartony, szczególnie po Chińczykach, jednak jakaś część z nas wywala. Okej, jest pierwszy plusik. Mimo wszystko zaskoczono go raczej im plus. Mamy to w dwóch osobnych woreczkach. Wiecie, pewnie ciężko byłoby się pomylić i włożyć rączki od postaczki w tego Ankylosaurusa. No ale dobra, powiedzmy, jest to kolejny taki plusik, że firma próbuje, udaje, że jest tutaj git. Brońkę faktycznie mamy inną. No więc teraz pytanie, w sensie, no bo jakby ktoś chciał was kupić koniecznie, bo chciał mieć tą brońkę podróbkową za 9,50, bo tyle mi to kosztowało, no to może się zawieść. Sama figurka wygląda tak, że mniej więcej chyba będzie tu legitnie, choć okej, nie do końca, bo też te widzę już kolory mocno się różnią, ale zmontujmy sobie ją. Co ciekawe, mamy tu osobno montowalne nóżki i w ogóle co jeszcze bardziej ciekawe i co mnie lekko martwi, spójrzcie, jak ta nóżka jest zrobiona. Jest spuściuteńka tutaj w środku. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mówię aj, no bo oczywiście troszkę to pójdzie, a przynajmniej chyba powinno pójść po jakości. No spójrzcie, od dołu też wygląda to tak średnio bym powiedział, ale mogę się mylić. Torsik wchodzi gładko i schodzi również gładko. Nie jest to może taki luz, że wiecie, trzepając nam to odpadnie, ale chodzi to zdecydowanie zbyt luźno. Test łap. No, tutaj troszkę klasyka, moi drodzy. To znaczy, klasyka chińska oczywiście. Jedna łapa chodzi, powiedzmy, w miarę normalnie, choć ciut zbyt luźno. Druga chodzi, prawie nie chodzi. Na tyle, że widzicie, prędzej, jakbym sobie trzymał za nóżki, wysadzę torsik z tego, niż ruszę tą łapą. Tutaj bez problemu, chociaż też ten torsik się rusza. Tutaj, no niestety, ta łapa chodzi ciężko. Może coś źle tutaj? Nie, wszystko jest git. Ona po prostu chodzi tak ciężko. Wręcz nie chodzi. No i łeb. Proszę bardzo, jeszcze łeb prezentuje się tak. Czy ten na drugi jest ciut krzywy, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Natomiast nie wydaje mi się, natomiast jak patrzę, że no kolorystycznie trochę się to różni. Tu zdecydowanie te barwy były bardziej stonowane. A, w ogóle nie powiedziałem, doceniłem też tą firmę przez to, że widzicie, o, takie są tutaj 3D troszkę ten nadruk na opakowaniu i co prawda, gdyby mój Chińczyk nie postawił tego taśmami pozaklejać, wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale jest to kolejny powód, że z zewnątrz wygląda to po prostu git. To znaczy, żeby nie było, mi te kolory bardziej tu krzykliwe, bardziej takie walące po oczach się
bardziej podobają niż to, co widzę na okładce. Jednakże wiecie, są pewnie ludzie, którzy woleliby taki bardziej stonowany kolor. Trzeba brać pod uwagę lekkie przekłamanie tu kolorystyczne. Zgodnie z opisem faktycznie jest jak piszą, to znaczy brońka jest inna, u mnie jest to czeka i chyba nawet uważam wylosowałem lepiej. Aczkolwiek zastanawiam się to, czemu random? W sensie to jest jakiś błąd w fabryce, że oni się nie chcą dopasowywać? Wątpię, czy to element, wiecie, mający nas skusić, byśmy kupili tego więcej dla broniek? No oczywiście wiem, że nie kupiliśmy tego dla figurki, bo figurki to tam palicho. Właściwym, głównym elementem jest tutaj dinozaur, bo to one mają te kosmiczne często ceny, więc te 9,50 się wydaliśmy, to pewnie spodziewamy się chociaż dobrego dinozaura. I póki co wygląda to dobrze. Oczywiście pusty w środku, ale mimo wszystko wyglądający naprawdę solidnie tors. Główka już z daleka zwraca swoją na siebie uwagę dobrą jakością nadruków i tak zaiste jest. Potrzebuję instrukcji. No tak średnia jest ta instrukcja, bo w sensie dla mnie jest to małe i na powiększeniu kamery ok, ale mimo wszystko kolejne zakłamanie, moi drodzy. Tutaj mamy po bokach jakieś study. Tu te study nie występują. Wchodzalność klocków? Szczerze, to mi nie chce wejść, chyba że... Czekaj, coś zaskrzypiało jeszcze, chyba żeby coś odwrotnie. To nie chcę, moi drodzy, do końca wejść. Aj. No, jakoś wlazło, ale powiem wam szczerze, sami słyszeliście. Nie wiem, czy teraz to słychać. To trzeszczy. Ja się boję, że to popęka i nie dochodzi do końca. No nie. No nie. Teraz widzę, montuję dobrze, bo tu ma mieć podwójne, Tutaj takie dziwne piny, bym powiedział, w sensie dziwne przy Lego oczywiście. Z króciutkim krzyżakiem tu. Tu już weszło to lepiej, a chodzi trochę opornie. Zobaczmy, czy tak wszystkimi łapami będzie. Trzeszczy to, kurczę, jak się wkłada. I ja mam lekkie obawy, czy coś mi tu nie pęknie. No, właśnie. Właśnie, co jest? No, ten mi w ogóle nie chce... Ten... Dobra, jakoś w las. Bolą mnie palce, co jak wiecie, co to oznacza. Ale główka nie chce wejść dalej. Trzyma i w ogóle... Dobra, powiem tak. Nóżki chodzą ciężko, ale jakoś chodzą i ruszając nimi one nie wychodzą, co oczywiście jest dobrym znakiem. Być może to się trochę rozrusza, być może nie. Jednakże faktycznie na pewno tutaj postarano się, jeśli chodzi o nadruki. Widzimy, dwie nogi są różnych rozmiarów, różne na nich też są nadruki. Jest jakby git, jeżeli chodzi o te nadruki i jakość samych tych elementów. Niestety gorzej z jakością i jak sobie to złożymy. Tutaj ja tego na przykład nie mogę praktycznie do końca docisnąć. Widzicie już tu ślady na mych palcach nawet, a to średnio idzie. A nawet jak jakoś to docisłem, to chodzi naprawdę ciężko. Ja tu wkładam naprawdę dużo siły, żeby to w ogóle jakkolwiek chodziło. Głowa podobnież tutaj, ej naprawdę, że mi łapy bolą od przekręcania tego. Głowa jakoś chodzi, ale średnio, nie dociska się i w ogóle wkładając to mocno trzeszczy. I troszkę ogromna szkoda, bo jakościowo, wyglądowo te nadruki są tutaj naprawdę dobrze. Ba, na tej figurce również nie wyglądają nadruki źle. Tutaj ta jakość jest dobra, zdecydowanie gorzej jest z jakością tych klocków, bo ona po prostu jest trzeszcząca. Trochę się bałem tego składać, a jeżeli już naprawdę musiałem wkładać w to kupę siły. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś to sześciolatek, jak tu pisze na okładce, miał składać, bo naprawdę ja 30 ponad sześciolatek miał problem niektóre te elementy włożyć. I to jest troszkę problem, bo mam wrażenie, że mamy tu do czynienia troszkę z owcą w wilczej skórze, tudzież odwrotnie, z owcą w skórze ankylosał. No bo tak, wygląda to dobrze. Gdyby to stało za jakąś gablotą, wszedłbym do sklepu, stałoby to za gablotą, zdecydowanie by mnie te klocki zachęciły do kupna. Niestety one dobrze wyglądają, gorzej jest z ich bawelnością. Ba, powiedziałbym, wyglądają bardzo dobrze, nawet takie mocne 9. No bo gdyby takie coś wyszło z Lego, no naprawdę bym się nie obraził. Jakościowo tu, jeżeli chodzi o wygląd, jest ok. Zdecydowanie gorzej chodzi o tą jakość plastiku. Kupa siły, którą musimy tu włożyć, by to w ogóle zmontować. Później w zabawie też nie jest najlżej, tutaj nogi pół biedy. A no i odwieczny oczywiście problem tutaj Chińczyków, że ta łapa chodzi lekko, ta chodzi na tyle ciężko. Innymi słowy, jeżeli mielibyście zbudować jakąś sobie gablotkę, postawić sobie w gablotce, czy w jakiejś makietce te klocki, super, wow, kupujcie śmiało, pomęczycie się przy skonstruowaniu tego, nastresujecie się, że coś pęknie, ok, ale później w tej gablotce będzie wyglądało dobrze. Jeżeli chcecie się tym bawić, no to tu zdecydowanie... No cieni będzie, cieni po prostu, bo to niedobrze się tym do końca bawi, bo tak jak mówię, chodzi to no jak klasyczny Chińczyk, jedno ciężkie, drugie lżej, jedno ciężej, trzecie wypada, tu się coś, wiecie, trzeszczy. No jest wszystko w porządku, jest dobrze robią,
Dobrze, wszystko jest w porządku. Szkoda, 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 bo widać, że tutaj firma raczej jest poważna, chyba że to logo to też jest w owczej skórze i tak dalej rzecz, ale no kurczę, na pewno dzisiaj się będę przyglądał w przyszłości, może za rok, dwa, trzy kupię, niemniej na dzień dzisiejszy raczej bym wystawił temu ocenę takie 6 na 10, bo wygląda świetnie i okej, jak szukacie tanich dinozaurów, no wiecie, dinozaurem też nie ruszamy, nie wiadomo jak, więc jeżeli szukacie tanich dinozaurów, można się na to połasić, o ile nie liczycie, że będziecie robili tam jakieś im egzotyczne pozy. Jeżeli jednak szukacie tego, by się w pełni bawić, no to nie do końca. Nie można też tutaj, wiecie, nie zauważyć tego zakłamania, tak jak mówię, lekkie zakłamanie kolorystyczne, tu chociażby te study po boku. Oczywiście, lepiej wygląda tak, jak tu wygląda, bez tych studów z boku. Niemniej, ktoś mógłby kupić, bo chciałby mieć study z boku, bo chciałby z tego jakiś dalej pojazd rozbudować i tak dalej. To zakłamanie okładkowe również tutaj musi być zauważone, choć tak jak mówię, wyjątkowo, bo zazwyczaj jest odwrotnie, lepiej wygląda na okładce niż w środku, wyjątkowo jest tutaj odwrotnie. Szkoda troszkę, że tą szóstkę plus, ale mimo wszystko szóstkę muszę wystawić, bo gdyby to było w pełni bawialne, to by naprawdę była mocna 8, a to już jest naprawdę dobra ocena. Niemniej, może mój egzemplarz taki był, kurczę, nie wiem, może kupię jeszcze jakieś inne, przetestuję, bo naprawdę szkoda by mi było. Szkoda by mi było, bo to może być fajny naprawdę alternatyw. Fajny, tani alternatyw, może być. Kurczę, niebawem kupię i przetestuję chyba kolejne bez kitu. A wy niebawem obejrzcie inne moje filmiki, które na moim kanale już się nieraz pojawiały, nie dwa, nie trzy, te dinozaury tutaj mówię, nie raz, nie dwa, nie trzy, i Tandeta, i Dobre, i tego jest naprawdę sporo, i życzę wam dalej miłej tej niedzielki, widzimy się oczywiście, mam nadzieję, wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!